Święty Konstantyn był królem Szkocji, inne źródła podają, że Kornwali. Urodzony około 520 roku, wstąpił na tron w 537, prawdopodobnie po śmierci swojego ojca. Prowadził życie występne, jednak opamiętał się i rozpoczął żarliwą pokutę. W 587 roku abdykował. Wstąpił do klasztoru irlandzkiego w Offaly. Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się do rodzinnego kraju, aby nieść Ewangelię. Poniósł śmierć męczeńską w 598 roku. Święty Konstantyn jest czczony w dniu 9 marca w Walii i Kornwalii, 11 marca w Szkocji i 18 marca w Irlandii.